Cię w piątek rano. Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień, a oto właśnie on jest ważny. Zatem dzisiejszy dzień jest dniem dla mnie. Spędzam go ze sobą przede wszystkim i co to właściwie oznacza i dlaczego ja tego potrzebuję? Pocieszyć się aromatem truskawek. Poczuć wiatr na ramieniu. Taki dzień dla siebie jest potrzebny mi po to, żeby poukładać swoje emocje, poukładać swoje myśli, emocje, plany. Jestem obecnie zaangażowany w wiele różnego rodzaju projektów. Dwa podcasty, program coachingowy, zarządzam pracami i rozwojem portali internetowych w ramach mojej firmy. Jako konsultant pracuję z 6 klientami obecnie nad rozwojem ich biznesu. Dodatkowo ostatnio zacząłem poświęcać około 2 godzin dziennie więcej na produkcję tego wideobloga. Kiedy czujesz, że we mnie gromadzą się pewne emocje i moje ciało zaczyna być w pewnym sensie spięte, zestresowane, jest to doskonały moment do tego, żeby zrobić sobie właśnie dzień wolny, zastanowić się nad tym, co właściwie się dzieje, odzyskać klarowność do tego, co właściwie ja robię. Wiedzieć, w którym kierunku zmierzam, w co się angażuję, a w co przestaje się angażować. I podjąć decyzję, jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o moje zaangażowanie, co dalej zrobić z każdym z tych projektów. Podjąć decyzję, bazując nie na emocjach, tylko bazując na faktach. W momentach, kiedy moja głowa nie nadąża już za tymi wszystkimi projektami, potrzebuję takiego momentu, takiego dnia, takiej chwili, żeby popatrzeć na to wszystko z góry. Inna rzecz, nad którą dzisiaj pracuję, to jest konfiguracja takiego urządzenia do płatności kartą dla firmy mojej małżonki. Także od dzisiaj będzie mogła pobierać już płatności kartą. Prosta rzecz. Tyk-tyk, konto bankowe i działa. A Grzesiu, w jakim programie ty to wszystko obrabiasz, edytujesz te twoje wideoblogi? Jakim sprzętem nagrywasz? No tych pytań ostatnio pojawia się sporo od was i zastanawiam się, czy nie stworzyć jakiegoś kursu na ten temat, I to jest w sumie też bardzo ciekawy temat. Ile z osób, które oglądają na przykład takie wideoblogi, oglądają po to, żeby nauczyć się, jak je robić? Potrzeba czasami takiego dnia, żeby od rana do wieczora przeżyć go po prostu ze sobą, zupełnie inaczej niż zwykle. I taki dzień był właśnie dzisiaj.